Dzień pierwszy, czekania, aż podbijesz Norwegię, całą północ, Kanadę, Grenlandię, Islandię, północną Rosję, Szwecję, Finlandię, Alaskę. Nazwiesz to państwo Królestwo Północy. No to dobra, moi drodzy, mamy wyzwanie. W tym odcinku się postaramy to zrobić. No Norwegia jakąś potęgą na start nie jest, co to było? Tak będzie wyglądać technologia, utrzymanie wojska dosyć intensywnie, ponieważ nie mam zamiaru tutaj za bardzo czekać i szybko wlecieć w Islandię. Poprawiłem sobie relacje ze Szwecją na razie, z Anglią, z Danią. I na razie to tyle. Skipnę sobie trochę tur, żeby mieć tak 100 tysięcy złota. 19 koła, więc całkiem spora armia. Podpłyńcie sobie tutaj na Islandię. Szybki wjazd na chatę. Witamy, dobra, tutaj elegancko rozjechani. Tutaj coś takiego, cyk, cyk, cyk. Wy tu i wy tutaj na stolicę. Dobra, Islandia nasza. Teraz wszyscy tutaj do stolicy. I podobny temat robimy z Grenlandią. Czyli taki szybki atak na te słabe kraje. Trochę taki speedrun, ale dobra. Dziwnie się zawsze podbija tą Grenlandię, bo ona jest taka wielka. Dobra, ale mamy to. Wyślijmy żądania. Mamy wszystko. Teraz tą armię wywalam. I musimy sobie trochę nadrobić pieniędzy. I też asymilować te tereny. A moi drodzy, ja wam tylko przypomnę, że jeżeli odcineczki z Age of History 2 wam się podobają, to nie zapomnijcie o stawieniu łapki w górę, komentarza i subskrypcji, a tutaj macie wspierających. Widzę, że standardowe sytuacje w Europie. O, tutaj Turcja w ogóle wyleciała we Francję, ale Niemcy kontra Francja i Polska kontra Ukraina. O, Holandia wleciała w Danię. Trochę tutaj trzeba poinwestować w Oslo. Właśnie, może jakieś tutaj farmy, warsztaty, uniwersytet. No i też będę inwestował tutaj pieniądze. Bo jesteśmy trochę daleko od Szwecji, bo Szwecja jest 24, a my jesteśmy na 49 pozycji, więc musimy trochę się tutaj rozwinąć, żeby móc z nimi tutaj konkurować i ich podbić przede wszystkim. A w sumie też doganiamy tutaj już Finlandię i byśmy mogli na przykład właśnie ich najpierw podbić. Zobaczmy, ile armii udało się. 37 tysięcy, to całkiem sporo. Spróbujmy tutaj w nich wlecieć. Zapraszamy do ataku. Jednostki, dobra, to jakieś 1400, to niewiele. Tutaj trzeba by podzielić armię, okej, 600. Te większe jednostki zaraz pewnie przyjdą dopiero. Znowu 600, okej, mamy 16 tysięcy na kratkę, więc całkiem nieźle. 2000 tu było, okej. Tutaj jakiś desancik, ale się odbili. O, tutaj 4600, no to już 5000, kurde. Też jest taka prawda, że ja na razie zajmuję takie tereny, które gdzieś tam nie są super rozwinięte, ale już tutaj dochodzimy prawie do stolicy. Okej, 600. Dobra, udało się. Już raczej tej armii nie powinni mieć jakiejś sporej. Mamy to. Nie możemy wziąć całego kraju od razu, no to wasal i ultimatum pod anekcję. I mamy to, mamy całą Finlandię, piękna sprawa. Jeszcze Włochy wyleciały tutaj w Niemca. Ale Niemiec wygrał wojnę z Francją, no to ciekawe, ciekawe. Tutaj tereny Finlandii prawie już się asymilowały. Już mamy 9. miejsce na świecie, całkiem nieźle, Norwegia. Ekonomicznie tutaj wystrzeliliśmy, no. Populacyjnie jest trochę lipa, ale to na spokojnie, na razie z tymi krajami, z którymi nie chcę walczyć, właśnie z Anglią. Z Rosją tutaj mamy dobre relacje, jeszcze właśnie z Niemcami byśmy mogli pogadać. Łotwa jeszcze tutaj, właśnie kraje bałtyckie też bym mógł podbić, bo też to takie kraje północy jakby. Znaczy może nie takie całkowicie, ale gdzieś na tej samej linii co Dania są. Ale teraz byśmy się przygotowali na Szwecję, co nie? Szwecja ma wojnę z Ukrainą w ogóle. O, Polska tu wchodzi elegancko. To będziemy teraz szli w populacji, żeby właśnie więcej ludzi tu było. A tu już mamy bardzo ładną armię wystawioną właśnie na Szwecję. I będziemy sobie iść po prostu tutaj od północy delikatnie na południe. Więc wypowiadamy wojnę Szwecji. Zapraszamy, lecimy tutaj. Tutaj jest właśnie, tutaj sobie pozmniejszamy ten front, gdzie się da. Dobra, by może tak i tak. No Szwecja może nie mieć tutaj teraz armii, bo jak ona ma wojnę z Ukrainą, to gdzieś ta armia mogła pójść sobie na spacer. Dobra, z Oslo niech też wyjdą te jednostki. A brak punktów ruchu już, ale okej. Cyk, cyk. Nie no, to powinno być szybki temat ze Szwecją, bo mamy... Z jednej strony to jest fajne, że mamy dużą granicę, z drugiej strony, no też może być lipa zawsze. Ale tutaj jak się przygotujemy do walki, no to jest naprawdę spoko. Zobaczmy, co tu się wydarzy. Dobra, nie no, ładnie jemy. O, to jakieś 14 tysięcy. Ała, 15, to co jest? Tam pieniędzy nie mamy. Dobra, tutaj armia pokonana, tutaj sobie odbijają tereny. O, tutaj się odbiłem. Dobra, tutaj odbroniliśmy. Tutaj zaczynają mi wchodzić na tereny, kurde, niedobrze. Czyli czemu takie małe pożyczki możemy brać tylko na jakieś tam 14 tysięcy? Dobra, tutaj armię zniszczyliśmy. Oni gdzieś tutaj idą w ogóle, dziwne tereny. Tu trzeba ich zamknąć, żeby nie szli dalej. Tu może sobie podzielę to na 8 tysięcy. Wezmę jeszcze jedną pożyczkę i tutaj trochę armii wystawię. O, to niezły atak. Dobra, dobra. Tu się obroniłem. Aha, teraz będą uciekać na północ, super. Dobra, tutaj tych złapaliśmy, tutaj się odbiłem. Tu sobie on to odbija, tu wchodzimy. Dobra, tu armia rozwalona. Dobra, już wchodzimy, już jest nawet nie najgorzej. Były chwile grozy, ale już jest gitara. O, tutaj, kurde, 6 koła, 4 zostało. O, właśnie, wiedziałem, że tu będą chcieli wejść, to ich tutaj rozwalam.
Kurde, znowu się odbiłem? Silna ta Szwecja, powiem wam. O, zaczyna się. No i właśnie. No, rozlewanko. Dobra, ale staram się ich tu zamykać, nawet jak gdzieś się... O, stolica nasza, dobra. Dobrze, tu też zniszczeni. Tu coś wychodzą ze stolicy. Dobra, dalej coś tu próbują. Tu już rozwalam ich. Tutaj też, cyk, cyk i cyk, dobrze. Tu wchodzimy. Tu ostatnie prowincje. Dobra, cyk i cyk, jest git. I teraz tak, wszyscy tutaj. Jeden desancik tutaj, drugi tutaj. Pyk i pyk. Dobra, mamy całą? Nie mamy całej tej? Gdzie jeszcze Szwecja ma tereny? A tutaj oni w Krym lecieli, no dobra. Kurde, to nawet nie możemy wziąć ich na wasala. No dobra, ale to postaram się zabrać te takie najbardziej wartościowe tereny. Kurde, ale mało tego możemy wziąć, ja nie mogę. Dobra, to nie, inaczej. Wolałbym sobie zmniejszyć z nimi front, bo front jest przeogromny. A czyli najlepszą opcją będzie wziąć te tereny. No, a one są dosyć tanie. Ale front będzie łatwiejszy wtedy do garnięcia. Coś takiego, o, dobra. Czyli tutaj północną część Szwecji po prostu bierzemy. Zgodzili się elegancko. Tu bym jeszcze tą armię wykorzystał, żeby podbić tą jedną wysepkę. Alandy, piema nara. Mamy to. Teraz trzeba tereny tutaj asymilować. W sumie jest hajs, to weźmy sobie właśnie podbijmy te kraje tutaj bałtyckie. Zawsze to dodatkowe tereny jakieś. Tutaj jakąś 7 tysięcy myślę, że styknie. Tutaj możemy resztę wysłać, cyk i cyk. Mamy to. Estonia nasza. Z Łotwą mamy i tak złe relacje, to zaraz pewnie i tak by nam wypowiedzieli wojnę. Zobaczmy, czy pójdzie z nimi dosyć łatwo, czy tak nie bardzo. Te tereny ich nie są jakieś super, ale coś tu mogą mieć. Właśnie 2000, tutaj 9000, okej. Okay. Ale wchodź już szybko na stolicę. Dobra, jest stolica. Pyk, pyk, pyk. Dobra, Łotwa też przejęta. I moglibyśmy w sumie tą Litwę, że tak powiem, dojeść, bo ona już taka trochę zjedzona. I szybki wjazd, jedna tura i Litwy nie ma. Coś jeszcze próbuję atakować. O, ty tam. O kurde, ty obronili się. Skubańcy. Dobra. Wilno to norweskie miasto. Czwarte miejsce na świecie mamy aktualnie. O, Szwecja nas atakuje. O kurde, niedobrze. Cesarstwo Etiopii. No, to ma sens. I kurde. Trzeba na pewno pobrać pożyczek trochę. To tak ze 3 na start. Tu armia rozwalona. O, tu się odbiłem. Dobra, tu wchodzimy. Tutaj też się odbiłem. Kurde, ty 4000. Nawet kolejne pożyczki. Już to jest max. Już nie mogę więcej. Ale powinniśmy już dać radę. Okej, okay, tu się odbili, tu też. Dobrze. Dobra, tutaj rozwalam tą armię. O, tu się bronię, okej. Okay. Tutaj coś sobie wchodzą. Ale już coś zaczynam zarabiać, to zaraz sobie dorekrutuję armię. Dobrze. Tutaj wchodzić, dawaj na stolicę od razu. Mamy stolicę. Już tu coraz ma mniej miejsc na rekrutację. To dobrze dla mnie. Coś tu sobie na razie poodbija. Zobaczmy, dobra, odbili się. Tu przejmujemy, przejmujemy, przejmujemy i przejmujemy. Super, dobra. Lecieć sobie do Sztokholmu. Cesarstwo Etiopii to mogłoby się odwalić. Nie odwaliło się, okej, okay, trudno. Tutaj tak po połowie, po dwa koła chyba styknie, co nie? Tyk i cyk, dobra, mamy to. Dawaj Szwecja pokój, po co mamy się bić? Czy my ich już stąd wywalimy? Z tego co widzę, to tak, mamy to. Cała Szwecja już jest nasza. Ona jeszcze sobie istnieje. Na Krymie. Już mamy drugie miejsce na świecie. Zaraz za Chinami. Już Rosję prześcignęliśmy. Już ten wynik populacyjny troszeczkę wzrósł, no ale też trochę nowych terenów podbiliśmy. My Rosja koledy, to nie? My na razie koledy, później będziemy gadać odnośnie twoich terenów. Ja tak myślę, że tą Danię dojedziemy do końca. O kurde, się odbiłem. Nie sądziłem, że będą mieli tutaj taką dużą armię. No ale dobra, długo nie wytrwają. Tych desancik i tutaj jeszcze wchodzimy. I dobra, Dania padła. Możemy stworzyć sobie Unię szwedzko-norweską. Też tutaj byśmy mogli zająć Danię do końca i trochę z Niemiec i byśmy mieli Królestwo Danii i Norwegii. Albo Norwegia, stwórz Norwegia. Któryś prowincji tutaj podobno nie posiadam. A, tutaj, bo to jest Rosja. Wielka Brytania i Wyspy Owcze. To zobaczymy. Ale może być tak, że nie wykształcimy tutaj żadnego nowego tworu. Teraz w sumie by się przydało wlecieć w Kanadę. Tylko Kanada nie jest słaba. 13. Trzeba będzie się dobrze przygotować. W ogóle sobie zrobiłem tutaj punkty zaopatrzeniowe. Oslo i na Helsinkach. Żeby tutaj właśnie... Ta armia mogła sobie stać, popatrzcie, mamy wystawione w sumie 100 tysięcy ludzi i nie tracę za bardzo, co nie? Pieniędzy. Dobra, mamy pół miliona na koncie, 110 tysięcy ludzi, możemy się coś zacząć bawić z tą Kanadą. Gdzie by tu dobrze tą Kanadę zaatakować? Chyba zaczniemy sobie od tej wyspy tutaj. Kanada ma jeszcze wojnę z Meksykiem. Dobra, lecimy tutaj na port, jakieś 2000, ok. Zajmujemy tereny. Teraz lecimy na jakiś desancik tutaj. Coś tu widzę, że jednostki gdzieś płyną kanadyjskie, gdzieś na północ. Aha, na Grenlandię mi płyną. Dobra, a tą Grenlandię to ja nawet nie mam zamiaru walczyć, co nie? Bo raczej Kanady też nie zjemy jakby na raz. Więc jak chcą, to niech sobie biorą. No, tu jakieś desanciki widzę, że się szykują. Dobra. Tutaj Meksyk trochę nam wbija. Zabiera tereny, bo już zajęli Ottawę. O, 7 koła tutaj. Coś Kanada zaczyna się budzić nagle. Dobra, tą Grenlandię sobie też ogarniemy, żeby tutaj mi się nie rozlewali. Już tu wojska to
działają tutaj. Tutaj tą północ Kanady zajmuje, w ogóle jak tam Kanada wygląda. No, coraz bardziej meksykańsko-norwesko. Dobra, to już doszliśmy do Alaski i teraz musimy właśnie tutaj te ostatnie prowincje kanadyjskie pozajmować. O, Meksyk mi tu wbił. Meksyk chyba się dogadał ze Stanami o przejście. O, patrzcie, kolega nas zaatakował z Holandii. Niemiło z jego strony, ale dobra, dobra, może być. Dobra, co, go zatrzymujemy w Danii. I chyba cały się już wypalił z tego, co widzę. Dobra, to Holandia, daj mi te ziemię, co nie? Daj mi tą Danię. Po co ci Dania, Holandia? O, elegancko, mamy to. To do Kanady, ja bym chciał ich na wasala, tylko jak oni staną się moimi wasalami, wtedy będzie akcja pod tytułem wojna z Meksykiem. Nie chcę. Więc musimy po prostu te ostatnie tereny tutaj zająć. Raz, dwa i trzy, okej, i mamy 100%. I teraz poczekamy, dobra, Meksyk wziął co miał wziąć, czyli wszystko. No i dobra, to czyli bierzemy sobie po prostu całą Kanadę, nie damy rady. To lecimy na wasala. W sumie Meksyk nam jest tu na rękę, bo jak będę walczył ze Stanami Zjednoczonymi, to tutaj się ustawię tak mocno i tyle. To ten Meksyk wcale tutaj nie jest aż taki zły. Już jakieś bunty się porobiły. Ran, ile ta Kanada ma tutaj prowincji do asymilacji, tragedia. Stany w ogóle są na 12 miejscu, więc nieźle spadły. Jeszcze widzę, że mają wojnę z Wenezuelą, więc moi drodzy, to jest chyba dobry moment ich zaatakować. Wejść tutaj na te północne tereny i zająć Alaskę. Więc wchodzimy sobie elegancko, tutaj Alaska dużo terenów nie ma, bo to też takie wielkie pustkowia. Cyk, cyk, cyk. I cyk, okej. No, Stany mi lecą na... Co oni mają z tą Grenlandią? Czemu oni ciągle tutaj lecą? No i dobra, chyba tutaj też trzeba coś powejść, żeby byli bardziej chętni do rozmów pokojowych. I wywalić ich z tej tutaj Grenlandii. Dobra, wywaleni. Dobra, to jakieś ataki. Ciekawe, czy się zgodzą na taki szybki pokój. Czy zgodzili się? Nice, dobra, mamy to. Stany Zjednoczone, my się jednak lubimy. Ja was zawsze lubiałem. Dzięki nim możemy teraz się ruszyć na ostatni nasz cel, czyli na Rosję i zdobyć Rosję Północną. A kurde, już tutaj sobie ustawiłem taką w sumie fajną armię, a ja zapomniałem, że jeszcze mam tutaj w tereny na południu. Dobra, tutaj też byśmy mogli pisać po 20 tysięcy. Tu się jeszcze dorekrutuję. Ja może na samym początku zarządzamy prowincji, postaram się dyplomatycznie tutaj porozmawiać z Kremlem, że historycznie to są nasze tereny, bo jak nie, to 200 tysięcy wojska wlatuje, no i nie zgodzili się, no co za szkoda. A więc wojna. Oni mają wojnę z kim? Z Bułgarią. W ogóle Rosja jest trzecia, jeszcze zobaczmy, no ale tutaj trzecia, no jest trzecia, ale jak daleko od nas. Tutaj możemy sobie tak delikatnie wystartować, o, coś w tym stylu. Taki pyk, no i co, klasyczne rozlewanko. Tutaj jeszcze złączy zaraz front północ-południe. Na razie tutaj jakieś tak po 400, no to tak mało w sumie. Wchodzimy jak w masło. Nie no, chyba te 200 tysięcy, jak jest 200 tysięcy armii, to nie, w tej grze, to już po prostu możecie robić wszystko. Już raczej żaden kraj się tutaj jakby nie przeciwstawi. Po prostu ta liczba jest chyba zbyt dominująca. Tutaj właśnie zajmujemy te północne tereny. Moskwa padła. Norwegowie w Moskwie. No to jakieś 2000 weszło, ale no raczej nic Rusy już nie mogą. W sumie nie wiem, do którego momentu mam iść z tą północą. Co, mam całą Rosję północną zająć? Już dochodzimy do Kazachstanu, więc całkiem sporo tych terenów mamy. A, bo Rosja jeszcze tutaj w Turcji w ogóle ma tereny. Tutaj w Chinach. Kurde, kurde. Duża ta Rosja? Duża. Ale tu już chyba dalej nie będziemy szli, po prostu stanę tutaj tą armią. Jako to taki po prostu mur. A tu będziemy kontynuować ekspansję. Ta Rosja to normalnie nie ma końca. Ciągle idę, idę, idę. Nawet nie wiem, kiedy to się kończy. Słowacja mi wypowiedziała wojnę. Czajcie, Słowacja. Dobra, trzeba to inaczej zrobić, bo mnie po prostu krew zalewa. Nie mogę z Rosji zrobić wasala, niestety. Dobra, czyli po prostu bierzemy mniej więcej te tereny północne. Że tak powiem, te takie bardziej europejskie. No bo te stepy to po cholerę to komu. Możemy pójść coś takiego. Nawet tutaj doszliśmy daleko. Dobra, ja bym widział coś takiego. To wygląda nawet nie najgorzej. Wielki step. Ty, my w ogóle nie weszliśmy tutaj do Kaliningradu, zapomniałem. A Ruski w ogóle stąd nie atakował, to oboje zapomnieliśmy. To nieźli wodzowie. Dobra, udało się. Moi drodzy, Wielkie Królestwo Północy. Jeszcze trzeba zmienić nazwę. Proszę bardzo, Królestwo Północy. Trochę napis się rozjechał, no ale tak to bywa. O, tak to o wiele lepiej widać. Możecie teraz sobie zobaczyć, że praktycznie cała północ jest nasza. Tutaj zostały jakieś wysepki, ale olać. No ale udało się tutaj podbić, moi drodzy, Kanadę, Grenlandię, Islandię, północ Rosji, Szwecję, Finlandię i Alaskę. I Królestwo Północy jest. Więc mam nadzieję, że taki odcinek wam się podobał. Jeżeli tak, nie zapomnijcie łapce w górze, komentarzu i subskrypcji. Do zobaczenia w następnych odcinkach. Na razie, trzymajcie się, hej!